Zgodnie z zapowiedziami w niedzielę w Legionowie zorganizowano Marsz Milczenia upamiętniającym śmierć 19-letniego Rafała. Na tyłach budynku Legionowskiego Urzędu Skarbowego, czyli w miejscu, gdzie doszło do tragicznej w skutkach policyjnej interwencji, zgromadziło się kilkadziesiąt osób, w tym przedstawiciele ogólnopolskich mediów. To będzie marsz ciszy i spokoju. Chcemy po prostu tutaj zapalić świeczkę i za chwilę z tego miejsca udamy się na drugie miejsce, tam na godzinę 15 w rynku tutaj w Legionowie. Będzie ksiądz, odprawi takie krótkie nabożeństwo też w intencji Rafała i po prostu po tym rozejdziemy się do domu. Mam nadzieję, że to będzie w ciszy i spokoju. I tak faktycznie było. Zanim jednak za skarbówką zapłonęły znicze i padły deklaracje. Spoczywaj w pokoju, Rafał. Nie zostawię tego, tak dzieciaku, na pewno dojdziemy prawdy. Odbyła się jeszcze mini konferencja prasowa. Czy przyczyniła się ona do poznania prawdy o śmierci Rafała? Trudno powiedzieć. Jego ojczym Piotr Krasicki przedstawił za to pogłoski krążące po mieście o tej tragicznej policyjnej interwencji. Ten, który, że tak powiem, reanimował Rafała, wstał i podobno słowa, powtórzę tak jak to usłyszałem, chyba go za***em wzywaj pogotowie. I po czym jak przyjechało pogotowie, podobno też słyszałem, że pobiegł za karetkę i podobno strasznie zaczął wymiotować. On już wiedział, co zrobił, wiedział, po prostu wiedział. Ja nie oskarżam policji, że go zamordowali z premedytacją. Ja po prostu twierdzę, że to jest nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, powołując się na opinię biegłych, podała natomiast, że do śmierci Rafała nie przyczyniły się osoby trzecie, a bezpośrednią przyczyną zgonu chłopaka było zadławienie się foliową torebką z marihuaną. Będziemy zbierać podpisy. Mimo wszystko będziemy chcieli, takie mamy pismo wystosowane do komendanta policji. Zbierzemy, od dzisiaj właśnie startujemy będziemy zbierać podpisy, żeby mimo wszystko ci funkcjonariusze zostali zawieszeni w wykonywaniu swoich obowiązków na czas trwania śledztwa. Po zapaleniu symbolicznych zniczy marsz ruszył ulicą Piłsudskiego na miejski rynek. Tam krótką modlitwę za duszę tragicznie zmarłego Rafała odmówił ksiądz pułkownik Zenon Pawelak, proboszcz parafii świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Legionowie. Tutaj w rynku kończy się marsz milczenia i zadumy. W tej głuchej ciszy prosi nas o modlitwę świętej pamięci Rafał. Do każdego z was zwraca się z prośbą o modlitwę. Ksiądz proboszcz zaapelował też o pokojowe rozejście się do domów. Tak jak pełni zadumy i refleksji szliśmy w tym marszu milczenia, tak w ciszy i zadumie rozejdźmy się do swoich domów, mając w sercu i w pamięci świętej pamięci Rafała. Udzielam wam pasterskiego błogosławieństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niedzielny marsz milczenia zabezpieczała Straż Miejska. Władze miasta w ogóle mocno włączyły się w pomoc w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia. Jak tłumaczy prezydent, zrobiono to po to, aby uspokoić sytuację w mieście, która od ubiegłej niedzieli jest ciągle bardzo nabrzmiała. Mamy świadomość, że wielka tragedia, że zginął młody człowiek, ale też mamy świadomość, że no, ta sytuacja a. zaburzyła poczucie bezpieczeństwa wielu mieszkańców Legionowa, b. zaburzyła, tak, bo takie głosy do mnie docierają, zaufanie do policji. C. no, strasznie zaważyła na opinii o naszym mieście. W najbliższą środę o godzinie 19 w Miejskim Ratuszu odbędzie się debata społeczna Bezpieczeństwo w Legionowie. Ma być na niej obecny wojewoda mazowiecki i komendant stołeczny policji.